Jesteśmy pomostem do przyszłości, oknem na świat. Zawsze to byliśmy. To na poznańskich targach Polacy Poznańska. Jarosław Krzyczyński na Inturido, para, którą poznaliśmy bardzo dobrze podczas kawaliady w Sopocie, para, która wygrała Grand Prix w tym mieście, tutaj najlepsza w pierwszym konkursie zaliczanym do dużej rundy podczas kawaliady w Krakowie. Konkurs szybkości, konkurs dużej rundy, kwalifikacja niedzielnej Grand Prix, ale też punkty w Lidze Europy Centralnej, zatem pierwszy z tych najważniejszych sportowo konkursów. Jarosław Krzyczyński, bezbłędny przejazd, 61 sekund 73 setne, skoro przejazd bezbłędny, to nic do tego czasu nie trzeba było doliczać karnych sekund. Popatrzmy, jak Skrzyczyński na Inturido pokonał parkour podczas dzisiejszego konkursu. Który w historii jeździectwa zapisał się już tym, że zajął najwyższe miejsce spośród zawodników Ligi Europy Centralnej w finale Pucharu Świata w roku 2019 na klaczy Czaklana w Göteborgu zajął 11 miejsce Jarosław Skrzyczyński. Dziś w tym konkursie na koniu Inturido. W tym sezonie w tabeli Pucharu Świata Jarosław Skrzyczyński zajmuje w tej chwili, już mówię, 7 miejsce z dorobkiem 39 punktów. Najlepiej pojechał w dwóch zawodach, w Pradze i w Warszawie, za każdym razem zajmując drugie miejsce. A jeśli chodzi o rozgrywki Cavalier Tour, to na Inturido, na którym teraz rozpoczyna przejazd, wygrał Grand Prix Sopotu, ale zawody w Sopocie nie były liczone do Pucharu Świata. Mamy nowego indopolskiego lidera, Jarosław Krzyczyński, Inturido! 61-73. Precyzja, płynność, tempo. No i jak zawsze, ambicja, zwycięstwo. A clear round, and that's our new leader. New time to beat 61-73.
Przed nami Przemysław Konopacki na koniu Wask. Gdy Jarosław Skrzyczyński na Intorido wygrywał Grand Prix w Sopocie w skokach przez przeszkody, również po tym konkursie udzielił wywiadu Karinie Czechowicz, naszej reporterce, i powiedział, plan był taki, że właściwie nie miał planu. Chodziło o to, żeby przyjechać szybko i bezbłędnie. No ale konkursy szybkości mają swoją specyfikę. Jestem ciekaw, czy dzisiaj Jarosław Skrzyczyński miał jakiś plan, ale oto wszystko naszego znakomitego zawodnika, reprezentanta klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem, wypyta Karina Czechowicz. No właśnie, już pierwsze pytanie tak naprawdę padło. Czy był dzisiaj plan, czy nie, tak jak w Sopocie? Znaczy może plan, czy był taki stricte plan do wygrania, to może nie było. Był plan na równą jazdę i nie oddawanie zakrętów, żeby po prostu przejechać tym koniem równo, spokojnie każdy zakręt wykorzystać. A co na to przeciwnicy, że tak powiem, odpowiedzą, no to poczekamy do końca i okazało się, że akurat to był dobry czas. No, Andrius Petrowas miał dużo lepszy czas, ale zaryzykował to chyba dwoma błędami, bo nie widziałem, ale słyszałem. Nie? Wspomniał mi pan tutaj przed naszym wejściem, że nie był to taki klasyczny parkour pod konkurs szybkości. Czym takie parkury się różnią i jaka powinna być specyfika takiego parkouru i jaki był ten dzisiejszy? Specyfika w ogóle tego finału w Krakowie jest taka, że te konie praktycznie będą skakały, jeśli ktoś ma dwa, no to nie, albo tam więcej koni, ale będą skakały przez 3 dni. I też nie można, jak dzisiaj już Szymon powiedział to na parkurze, nie można ustawić tak tym koniom, trudno już takiej szybkości parkuru, żeby coś po prostu się nie stało tym koniom, nie wykorzystać ich dzisiaj już możliwości na maksa, żeby jeszcze do niedzieli miały siłę, bo wiemy, w niedzielę jest najwyżej i najtrudniej, nie? A jaki plan na kolejne konkursy? Jutro przed nami duża runda już, 1,50 m i z rozgrywką. Czy również zobaczymy tutaj pana z Intorido? No i jeszcze do tej pory decyzji nie podjąłem. Zaraz idę w kierunku biura i tam coś podejmę decyzję. Albo Quickstep, albo Intorido. Który to jutro będzie startował, to się okaże za chwilę, nie? No to trzymam kciuki, oby jutro kolejne zwycięstwo i powodzenia w kolejnych konkursach, również z innymi końmi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tyle Jarosław Skrzyczyński w rozmowie z Kariną Czechowicz. Powiedział w tym wywiadzie Jarosław Skrzyczyński, że Andrius Petrowas miał świetny czas, jeszcze lepszy czas, ale zaryzykował. No właśnie, ale takie ryzyko to są zrzutki, a zrzutki w konkursie szybkości przeliczane są na karne sekundy i to kosztowało 6 karnych sekund Andriusa Petrowasa, który startował na Gigolo 62-31, ale w tym 6 doliczonych sekund. No gdyby nie te doliczone sekundy, to byłby oczywiście dużo szybszy, ale gdyby oczywiście gdybać sobie możemy. No opłaciło się Skrzyczyńskiemu jechać płynnie, bo szybszy Petrowas, jak powiedziałem, miał 2 zrzutki. No zresztą, co będziemy gadać? Popatrzmy. Teraz Andrius Petrowas, wicelider rankingu Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Już raz w finale startował w roku 2015. W Lyon. Zresztą ten sezon 2015 był dla niego bardzo udany. Doszedł wtedy do pierwszej setki światowego rankingu, a na Kawaladzie w Poznaniu w 2015 roku w grudniu pobił rekord Litwy w skoku na wysokość, skacząc 2 m 15 cm. Gigolo, którego dosiadam, koń rasy westfalskiej po gierze Rock Forever. Od matki po koriander. We'll be right back.
ale szybki, dynamiczny przejazd. Oj, wygrałby i to zdecydowanie. Niestety dwie zrzutki, ale tak czy inaczej, mimo 6 karnych sekund, czas 62-31 daje mu w tej chwili i w konkursie, i na pewno już w klasyfikacji dzisiejszej Pucharu Świata drugie miejsce. Szybki, ale nie bezbłędny Andrius Petrovas Nagigolo. Drugie miejsce w konkursie szybkości, w konkursie dużej rundy. Pierwszym konkursie dużej rundy podczas Krakowski Cavaliado. Nagrodę Education First pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni. Trzecie miejsce w konkursie zajął reprezentujący Niemcy Robert Bruns na korbajnie. A czwarte miejsce, kolejny reprezentant Polski, Wojciech Wojcianiec na Cintablu. Nie oglądaliśmy Wojciecha Wojcianica podczas kawaliady w Sopocie, ale wrócił do rywalizacji w kawaliadzie właśnie tutaj w Krakowie. No jeżeli Wojciech Wojcianiec na Cintablu wjeżdża do parkuru, to znaczy, że możemy spodziewać się dobrego pojazdu, bo to jest para z międzynarodowym doświadczeniem, z dobrymi międzynarodowymi wynikami na koncie oczy, choć także oczywiście z krajowymi, bo to przecież mistrz Polski. Popatrzmy, jak też bezbłędnie pokonał dzisiaj parkur Wojciech Wojcianiec i Cintablu. Para, która zajęła 16 miejsce w zeszłorocznych mistrzostwach Europy w kategorii seniorów. I proszę Państwa, jest to najlepszy rezultat Polaka w tej imprezie od czasów Jana Kowalczyka, i to od odległych czasów, od roku 69. Wtedy Jan Kowalczyk był czwarty ex aequo z legendarnym jeźdźcem Nelsonem Pessoa. Cinta Blue, powierzy Cinta od matki Poczaku Blue. Wiele wspólnych sukcesów odniosła już ta para, nie tylko te mistrzostwa Europy w zeszłym roku, ale również bardzo prestiżowa wygrana w Grand Prix Forfule w Poznaniu w zawodach rangi 4 gwiazdy. Jeszcze włączyć się do walki o finał Pucharu Świata. Wojciech Wojcianiec przystępuje do tej walki z dość odległej pozycji. Jest klasyfikowany na miejscu 16, ale w tej chwili w konkursie zajmuje miejsce trzecie, a spośród tych... I skończyło się na czwartym miejscu Wojciecha Wojcieńca i jego Cinta, jak to on mówi o tym koniu, to Cinta Blue. Przypomnę, zwycięstwo Jarosława Skrzyczyńskiego na Inturido. Tak wyglądała rywalizacja w konkursie szybkości, konkursie dużej rundy. Do dużej rundy oczywiście wrócimy jutro i później w niedzielę konkurs Grand Prix, ale emocji na kawaliadzie nie brakuje. Co dzisiaj jeszcze w programie? O godzinie 19.15 powożenie za przęgami, przedostatnia runda halowego Pucharu Polski w powożeniu za przęgami czterokonnymi. I o godzinie 21.00 konkurs Wenus kontra Mars, konkurs z wyboru przeszkód, a zatem znowu rywalizacja damsko-męska, ale przypomnę, że od tego sezonu nie jest to konkurs równoległy, na równoległych parkurach rywalizują kobiety i mężczyźni, tylko podzieleni są na teamy, a na parkurze ten konkurs odbywa się na zasadzie wyboru przeszkód. To jak powiedziałem, o godzinie 21.00 konkurs Wenus kontra Mars o nagrodę grupy MTP, natomiast Puchar Polski w powożeniu za przęgami o nagrodę Stanisław Zasada Automotive pod patronatem Polskiego Związku Jeździeckiego o godzinie 19.15, więc już za chwilę w naszym studiu właśnie o powożeniu za przęgami goście związani z tą jeździecką konkurencją. Zatem proszę zostać z nami, po przerwie wracamy. Jak się powie... Zrobię z tego biznes. To trzeba powiedzieć. Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie... Znamy się na tym. Nie na tym. To odpowiemy... Skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz... Przecieram szlaki w internecie. Wskażemy Ci powerbank na start, by Twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry.
wytrwałość, taktykę, konsekwencje. Do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy. 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 I gramy dalej! Naprawdę nie musisz nikomu nic udowadniać. Ale gdy jesteś sam, nikt nie może ci pomóc. Udowodnij wyłącznie sobie, że warto zrobić pierwszy krok. Witamy w sportowym Krakowie. Targowa historia trwa już ponad 100 lat. Wciąż intryguje, bawi i zachwyca. W kadrach, które widzisz, odnajdziesz dziedziny, tematy i miejsca nierozerwalnie związane z targami. Dostrzeżesz w nich duszę i magię tego miejsca, tak oczywistą i tak nieodkrytą. Tutaj konwencja nie obowiązuje, brak zasad jest zasadą, a schematy wychodzą poza swoje naturalne granice. Bo takie są międzynarodowe targi poznańskie. Takie kochamy od 100 lat. Każdy cykl podczas krakowskiej kawaliady, kończy się też halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami, ale kończy się na dwie raty, bo jak podczas każdej kawaliady z Powożeniem Zaprzęgami Czterokonnymi spotykamy się w czwartek oraz w sobotę. Dwie ostatnie kwalifikacje tegorocznego cyklu, wszystko będzie jasne, troszeczkę pospekulujemy, poopowiadamy o tym, czego możemy się spodziewać podczas krakowskiej rywalizacji. Oczywiście z gośćmi w studiu, którymi są sędzia Powożenia Zaprzęgami, jeden z organizatorów tego, co na kawaliadzie się dzieje, jeśli chodzi o Powożenie, Piotr Helon. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. I Bartłomiej Kwiatek, który aktualnie w halowym Pucharze Polski zajmuje ze swoim zespołem drugie miejsce. Witam serdecznie w studiu. 36 punktów Piotra Mazurka, 30 punktów Bartłomieja Kwiatka. Wydawało się, że Piotr Mazurek sunie po zwycięstwo od pierwszej eliminacji w Warszawie, ale ostatnia eliminacja w Sopocie pokazała, że nikt nie może być pewny zwycięstwa, że jeden konkurs może przewrócić sytuację
sytuacji i tak też trochę było. To warto o tym przypomnieć, Piotrze. No tak, ten konkurs troszkę przywrócił kwalifikacje, ale tą troszeczkę na dolnej części wyników. Dlatego, że Piotr już wcześniej przed Sopotem sobie zapewnił 4 zwycięstwa. Ja przypominam, że zawodnikowi do finału z 7 przejazdów liczą się 4. 3 najsłabsze odpadają, więc Piotr miał już komplet zwycięstw do Sopotu. 36 punktów. Maksymalnie można zdobyć było w czasie kwalifikacji 36 punktów i Piotr to zdobył. Natomiast no niestety drugi przejazd w Sopocie, drugi dzień, sobota mu nie wyszła. Ale to nie zaszkodziło w całej ogólnej. Bo to, że stracił punkty, zyskali inni i go gonią, tak, w klasyfikacji, jak Bartłomiej Kwiatek. Odebrali i wtedy, że tak powiem, smaku dodaje to, że jeszcze co najmniej jeden zawodnik ma szansę zwyciężyć w finale, tak? Bo oczywiście będzie bardzo dużo zależało od wyniku dzisiaj w czwartek, bo jeżeli nie wygra Piotr Mazurek, tylko wygra ktoś inny, bo Piotr w tej chwili no nie musi wygrywać, bo ma komplet punktów, ale on wygrywając zabiera punkty inni, tak? Bo inni nie mogą go gonić. Ale jest, teoretycznie można to łatwo wyliczyć, jest szansa, że jeżeli jakikolwiek zawodnik dzisiaj wygra, powiedzmy, a nie Piotr, to, że tak powiem, ciśnienie będzie wzrastać. Dla nas wszystkich, dla publiczności to będzie naprawdę coś dobrego, bo do końca w sobotę nie będziemy wiedzieli, kto może wygrać. Niekoniecznie musi to być Piotr Mazurek, chociaż ja każdemu zawodnikowi życzę, żeby wygrał, ale wygrać może tylko jeden. Może być to kto inny i tak samo na miejscu trzecim, czwartym też jest rywalizacja taka, że też się tam będzie to zamieniało. Wszystko zależy dziś od dzisiejszego konkursu czwartkowego, ale on nic nie wyjaśni, bo on tylko nas przygotuje do, myślę, największych emocji. Sobotę. Przynajmniej do tej pory tak w czwórkach nigdy nie było, bo był zawsze tak wykrystalizowany lider, który spokojnie sobie jechał w finale. Często Bartek Kwiat. I mógł być pierwszy, drugi, trzeci i by wygrał. Niestety, jeżeli Albo Piotr... stety. Jeżeli Piotr chce, tak, stety, ale niestety nie ma tego komfortu, musi wygrać w sobotę. Ten zawodnik, który w sobotę wygra, wygra cały tour. Panie Bartku, po niezłej Warszawie, po średnio udanym Poznaniu przyszedł Sopot i można powiedzieć właśnie wrócił pan do żywych, bo to, że Piotr Mazurek już miał ten komplet punktów to jedno, ale to właśnie pan mu te punkty odebrał i przez to otworzyła się szansa, że jest jeszcze o co jechać tutaj w Krakowie. No myślę, że padliśmy, pozytywnie mówiąc, padliśmy ofiarą tego, co jest w tym widowisku najpiękniejsze, czyli sport. Nie ma faworytów. Są faworyci, ale nie ma gwarancji na wygraną. I myślę, że to jest najpiękniejsze i wszyscy z przyjemnością śledzą tą rywalizację, bo umówmy się, że śledzenie najlepszego zawodnika, który wygrywa wszystko po kolei, jest po prostu nudne. Dla widowiska, dla emocji, dla członków naszych ekip, dla naszych sponsorów, którzy mimo wszystko cały czas oglądają te przejazdy, patrzą i liczą i trzymają kciuki za swoich zawodników. Od Tadeusza Andrysa, Krzysztofa Szczepaniaka, Fularczyka, Olka przez nas i Piotra Mazurka. Myślę, że jest to piękne i trzymam kciuki nie za zwycięzcę, a bardziej za widowisko, bo to jest najpiękniejsze. Potrenował pan troszeczkę pod kątem teraz tej rywalizacji w Sopocie? Tak można się było przygotować? Powiem otwarcie, że mogę uchylić trochę rąbka tajemnicy, że w moim życiu zawodowym nastąpią pewne zmiany. O tym chciałbym powiedzieć w przyszłości na swoim Instagramie, do którego śledzenia zapraszam. I dlatego nie ukrywam, że dużo energii zabiera mi to właśnie przez ostatnie 2 tygodnie, czy przez ostatnie 2 miesiące, można powiedzieć. Natomiast uważam, że swoją pracę, jeżeli chodzi o przygotowanie do tej imprezy, zrobiłem. Będziemy dawać z siebie wszystko. Jesteśmy, sądzę, dobrze przygotowani, konie są w formie. I wszystko w rękach tak naprawdę tych 3 minut, 80 sekund dobrej muzyki. I oczywiście odrobiny szczęścia, no bo bez szczęścia nie da się wygrywać. Troszeczkę inny tor też widzieliśmy podczas rywalizacji w Sopocie. Czy też możemy uchylić rąbka tajemnicy, że też tutaj ten wachlarz przeszkód, jak nie dzisiaj, to w sobotę, też będzie poszerzony. No powiedzmy wprost, no jeżeli ma być widowisko, to troszeczkę trzeba chyba utrudnić życie powożącym. Znaczy to już nie jest za tą tajemnicą, ponieważ jest, mamy kilka godzin do konkursu. Nawet nie kilka godzin, a zawodnicy muszą otrzymać plan toru 24 godziny co najmniej przed konkursem, więc już jest plan na dzisiaj, na czwartek od wczoraj wiszący. Zawodnicy mogą go już sobie tam teoretycznie rozpatrywać. Oczywiście zbudujemy go przed samym konkursem. Tak, tor będzie widowiskowy, użyjemy wszystkich możliwości, czyli będą moksery zaprzęgowe, będzie speedbox, mostek i tak dalej, także wszystko to będzie.
myślę, że gospodarz toru bardzo się starał, żeby to było dobrze. Oczywiście w sobotę będzie inny tor, więc też zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Wtedy jeszcze ten tor na sobotę możemy zmodyfikować, bo plany toru na sobotę musimy zawodnikom dostarczyć w piątek. Także myślę, że jeszcze będziemy analizować ten przejazd dzisiaj. Hala w Krakowie jest dość wdzięczna do ustawiania zaprzęgów, bo jest troszeczkę szersza niż hale w Warszawie i w Poznaniu. Więc jest troszeczkę też dłuższa, więc można takie rozwiązania stosować, które gdzie indziej się mogą nie udać. W Sopocie też była bardzo dobra hala, stąd też Speedbox się znalazł w Sopocie, bo było na niego miejsce. Mało tego, Sebastian go ustawił jeden dzień w jednym miejscu, drugi dzień w drugim miejscu i to było bardzo fajne. Myślę, że widowiskowość konkursu sobotniego w Sopocie była bardzo duża i świetnie to wyszło. Było to relacjowane zarówno przez telewizję kawaliadową, jak i przez telewizję Sport, TVP Sport. I myślę, że to się mogło podobać i musimy iść w tym kierunku, to co Bartek powiedział. Najważniejsze jest widowisko. Wiadomo, że w sporcie jest najważniejsze widowisko. Kto wygra? Wygra najlepszy. Wygra najlepszy i to możemy dzisiaj już powiedzieć. Na pewno wygra najlepszy. Jakaś trudność tam jest na tym torze? Jak wczoraj ten plan parkouru już pan obejrzał? Przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy. To, co jest narysowane na kartce, to jest narysowane na kartce. To jest teoria. Gdyby się udało jeździć parkury z kartki, to nie musielibyśmy ich oglądać. Dlatego za każdym razem walczymy o to, żeby te parkury móc oglądać jak najwcześniej, żeby jak najwięcej czasu i jak najwięcej razy móc go przejść, ponieważ czasami pół metra czy metr przestawionej bramki bądź przeszkody maratonowej stanowi o zwycięstwie. Byliśmy tego świadkiem na konkursach w Warszawie, gdzie bramka przesunięta o metr powodowała, że bardziej się opłacało skrócić przejazd. Może nie był zbyt widowiskowy, bo nie był szybki, natomiast był skuteczny. Stąd właśnie kartka jest bardzo dobra do tego, żeby poznać najważniejsze punkty tego przejazdu, no bo wiadomo, że jak na kartce jest most na środku, to on tam zawsze będzie, prawda? Natomiast już pojedyncze bramki, kąty najazdów, skróty przez przeszkody później, to już jest rzecz, którą, co przychodzi mi zdecydowanie najtrudniej, to jest podjęcie decyzji w trakcie tych 15-20 minut, które oglądam parkour, czy ten skrót mi się uda, czy mi się nie uda. I do tego potrzeba doświadczenia. Niestety mam zupełnie na ten sezon dwa nowe konie, które nigdy kawaliad nie chodziły, ale jak poprzednie zawody pokazały, stanowimy dobry team, rozwijamy się praktycznie z imprezy na imprezę. Bardzo nam się podoba. Widzę, że one też z kawaliadą wiążą fajne uczucia. Dyszlowe, lejcowe, czy jeden taki, jeden taki? Jeden taki, jeden taki. Więc jakby no trochę rzuca to nowe światło na sposób i na jazdę i też no ciężko jest czasami dostosować, bo jednak emocje biorą górę, człowiek chciałby pojechać bardzo szybko i bardzo fajnie, natomiast no, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Także szukamy tego optimum, mam nadzieję, że trafimy z formą dobrze na ten konkurs i na sobotni konkurs. A proszę powiedzieć, bo tak jak obserwuję właśnie, jak pokonujecie chociażby przeszkody maratonowe, to mnie interesuje, bo można na różny sposób te przeszkody bardzo pokonać, dobrze. Wyjechać, wjechać i tak dalej. Już to pan na tej kartce jest w stanie sobie nakreślić i dopiero jak wyjdziecie na parkour. Teoretycznie tak, natomiast to też świadczy o klasie budowniczego toru, który potrafi zbudować przeszkodę tak, że ja mam zagwozdkę, którą trasę wybrać i która będzie dla mnie najlepsza. I tu Sebastian Bogacz bardzo dobrze się moim zdaniem spisuje jako gospodarz toru, wyciąga wnioski, stara się z każdym konkursem, z każdą edycją kawaliady poprawiać te parkury, dostosowywać do umiejętności poważących i powodować, żeby one były coraz bardziej przyjemne dla koni, a przy okazji również dające wspaniałe widowisko dla ludzi, no bo nie wiem, czy oglądając zaprzęg jest przyjemniejszy widok niż sunący piasek aż w trybuny, kiedy bryczka i te cztery konie w pełnym galopie pokonują czy most, czy jakąś bramkę w narożniku i dojeżdżając do niej podejmujemy ryzyko, które powoduje za chwileczkę, że ta zrzutka może kosztować zwycięstwo, a może kosztować porażkę. No to jest coś, o czym mówiąc rośnie tutaj a my skórka. O tym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym przy okazji też poprzednich edycji, że sporo kibiców jeździectwa nie ukrywa tego, że właśnie na powożenie zaprzęgami się nastawia i szczególnie właśnie w tej halowej odmianie, gdzie wszystko widać w zasięgu wzroku, nic się nie da ukryć i to wtedy bliskość tego jest naprawdę emocjonująca. Przede wszystkim przewidywalność wyniku jest krótsza, tak? Bo powiedzmy konkursy skokowe, gdzie jest 100 przejazdów, na wynik trzeba długo czekać, tutaj to dynamiczny konkurs, 130 tak. sekund to jest dynamika wszystkiego i jest bardzo to czytelne także, tak? Jeszcze jedno pytanie, to od widza mam, bo też po ostatniej kawaladzie już byłem pytany przez widzów na trybunach, byłem pytany o tę rundę honorową, te kadryle, które zawsze robicie na końcu. Jest to trenowane, bo było nawet widać, że jak była pierwsza kawaliada, to młody zawodnik, który się objawił, jak Aleksander Fularczyk, jeszcze z wami nie wyjechał do tego pokazu, a teraz też jedzie. To faktycznie trzeba ćwiczyć, trzeba zgrać, czy jesteście już tak doświadczonymi zawodnikami, że potraficie to do muzyki objechać. Powiem otwarcie. Te rundy honorowe, kadryle,
zależą w 100% od jakości dopingu. Im lepszy doping, tym kadr jest bardziej wymyślny, dopracowany, szybki i fajny. Ale on nie jest ćwiczony, żeby było jasne. Improwizowany. Czy ty musisz wszystko zdradzać? No nie, jest ćwiczony, tylko nie, zależy od dopingu. Tak, zależy od dopingu, tylko chodzi o to, że zawodnicy generalnie nie mają szans przećwiczenia tego gdziekolwiek. Mają szansę, tylko musi być hałas. No. Musi być hałas, oczywiście, tylko chodzi o to, że nie spotykają się w tym komplecie tych pięciu czwórek nigdzie. Tylko na zawodach. Ale a tutaj nie ma możliwości tego ćwiczenia. Ale jest to przynajmniej coś, co powoduje, że kibiców jesteście w stanie zatrzymać na trybunach czy przed telewizorami do samego końca. Bo jest to spontan, a spontan najwięcej niesie. Tak, i nie szkodzisz. I nie ma znaczenia, że za chwilę spod Tauron Areny musi odjechać autobus, bo można pojechać następnym i poczekać. Ale warto poczekać. Aż warto poczekać, tak, naprawdę. Szanowni Państwo, Piotr Mazurek 36 punktów, Bartłomiej Kwiatek 30 punktów, Aleksander Fularczyk, objawienie tego sezonu 20 punktów, Krzysztof Szczepaniak 16 punktów, Tadeusz Andrys 9 punktów. Tak wygląda klasyfikacja po dotychczasowych rundach halowego Pucharu Polski w położeniu zaprzęgami. 2, 4, 6, tak, 3 kawaliady po 2 eliminacje, liczą się 4 najlepsze wyniki i tak to właśnie wygląda. Dzisiaj już niedługo 7 kwalifikacja i finał w sobotę. Proszę zostać z nami, proszę oglądać, a za wizytę w studiu dziękuję. Sędzia powożenia zaprzęgami Piotr Kelon i zawodnik Sudeckiego Klubu Sportowego Książ Bartłomiej Kwiatek. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Powodzenia, niech będzie widowisko i wygra najlepszy. Dziękujemy bardzo.